Okej, okay. Moi drodzy, zapraszamy. Bardzo serdecznie, Basiu, od razu się zaloguj. Żeby można było przejść do meritum. Tak, powąchamy płytkę, żeby od razu nam się już lepiej grało na samą myśl. Sprawdzę sobie, ile mam pamięci, bo nie jestem pewny, czy będę miał te obiecane 15 giga, chociaż będzie pewnie to więcej zajmowało, chyba. Będzie, okej. Okay. Także ładujemy. To jest rzeczywiste pierwsze załadowanie płytki. Jak sami widzicie, tutaj nic nie ma jeszcze z Team Sonic Racing, więc zobaczymy sobie to dopiero teraz. O, żeż ty, kurde. Muszę coś usunąć. No to dobra, wywalimy coś. Niech będzie. To na razie wywalmy sobie Uncharted 4, ono i tak dużo waży, więc zanim ja to zacznę ogrywać, to zleci trochę czasu. No ale nie powiem, tam grafika wygląda fajnie, nie? Dobra, i teraz zaczynamy. O! Jaka ikonka śmieszna! Dobre. Nie no. Ta ikonka jest rozpierdzielająca. Ten uśmiech. Wiecznie zadowolony. Ale wiecznie zadowolony, tak, zgadza się. On jest wiecznie zadowolony, dosłownie. Zajrzyj wkrótce ponownie. No dobra, no to pomęczymy ten ekran przez chwilę. O kurde, aktualizacja 1 giga. Dużo. Jak na grę z Sonikiem. To trochę dużo, no, no racja. No cóż. OK, instalacja dobiega końca. Tak, można uruchomić grę. Także Basiu, zapraszam Ciebie. Nie skup sobie. Cicho. Nie skup sobie, bo Ty ciągle sobie skubiesz i bez przerwy coś Ci się tam dzieje nie tak. No to jedziemy. Co jest? No to mogę sobie dalej poskubać. Poczekaj. A no dobra. Tu jeszcze? Moment. Jakby się jeszcze pobiera, cholerstwo. No to już faktycznie nie jest takie oczywiste zagranie, bowiem gra, jeżeli ma tyle danych, to ona się automatycznie powinna wgrać szybko. No widać, że z tej reguły wychodzą ludzie. No nic, nic na to nie poradzimy. Za 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, setka. Aha, myślałem, że będzie inna ikonka. Ikonka. Gęba. Tapeta. Ta gęba. Ten zacierz.
ciekawe, czy zdążyłem zrobić tapetę odpowiednią. A się wystraszyłem. A się zesrałem. Dobra, jedziemy. A tamto intro Sumo Digital było ciekawsze. Zobaczmy, jak to wygląda. No tak. Ten nowy ktoś. A czy przypadkiem ja tego nie widziałem gdzieś na necie? Tego intra? Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie. No wreszcie jakaś inna muzyka. Ja już myślałem, że wszystkie utwory będą zerżnięte z innych gier. Zerżnięte. Ale rytm bardzo podobny do tego. Live and Learn. Trochę. Aha. Słyszysz? No teraz nie, ale przed chwilą. O, Spagonia. Bardzo fajna trasa będzie w tym. No. No bo, no ba, no musi być ten czarny murzyn. Sonic wygrał. On wie, że wygrał. Sonic wie, że wygrał, no bo on wie, że wygrał. Proste, a nie Shadow. Tak jest, drugi panie i tak dalej. Dziękuję za podpowiedź. Także śmigamy. Okej. Okay. Wciskamy. Nagle taka mina. Ja pierdziel. Ale wszystko poblokowane, czemu tak? Weź spróbuj dołączyć. Option wciśnij. O, dobra. To chyba tak dopiero na początek mi się wydaje. Aha, w postaci takich tych... Scenki trochę takie... Takie na szybko. Łe? Ja tam myślałem, że zrobią kurde full cinematic. Dlaczego nie mogli tego zrobić? Już grę robili 2 lata. Tak jak skończyło się... Nie, jak już skończyli robić Manię i tam już pomału kończyli Forces, to robili ten. Już ten tytuł przecież Sumo Digital. Czemu nie zrobili? Tak jak w Ridersach pierwszych. Aha, czyli to on stworzył wszystkie trasy w takim razie, przynajmniej według tego. Aha. Niektóre postacie wyglądają... Sonic wygląda tu dziwnie trochę. Znaczy fajnie wygląda, ale tak jakoś... Śmiesznie może tak. Zwłaszcza w tej pozycji. A ponoć słyszałem i czytałem, że może ta postać do Nonpa gdzieś tam jeszcze później wrócić. Ponoć. O nie. Big Adventure 3. Kto to w ogóle jest? O nie. No oni tu będą przecież. Wie, no oni są tu. Wciśnij krzyżyk, żeby kontynuować. Wciśnij ikonkę szafy, żeby otworzyć szafę. Wciśnij to, żeby to. Nie, te kasenki są słabe. Tutaj jest już dla mnie jeden minus. Okej. Okay. W ten sposób.
Okej, okay, a jeżeli się cofnę... Ty patrzcie, nie mogę online... A, mogę! What the fuck? Czemu nie mogłem wcześniej? Łączenie z siecią. Chciałem właśnie ten atrybut sprawdzić. Czy będzie warto. Matchmaking. No zobaczmy. Na pewno serwery będą gdzieś tam. Na pewno gdzieś tam będą zapełnione, więc sprawdzimy sobie od razu. Najpierw. Są bardzo fajne trofea, za chwilę wam pokażę, jeżeli będziemy czekać do sesji. Mam nadzieję, że nam coś znajdzie. A jeżeli nie, no to teraz patrzcie te trofea. Ukończ wyścig online, to co mówiłem wtedy na filmie. Którymś tam i chyba było jeszcze... Zajmij pierwsze miejsce w wyścigu online i tam było jeszcze... Znajomego, żeby pokonać. No w każdym razie wiecie o co chodzi, nie? A jednak możemy zrobić tak. Gotowe. Chyba możemy sami, nie wiem. Bo tak. Na próbę też. Czekaj. Zaproś. Jeszcze nie. Nikt w to nie gra dzisiaj? Dziś dzisiaj premiera jest, ludzie. No bo ludzie wolą Minecraft. Ty, no i co? I... Dołączajcie! Teraz będę wszystkich prosił. Czekajcie. Czekajcie, zrobię taki myk. Tylko pytanie, czy ten gościu, którego będę chciał zaprosić, Jacurex, to nie wiem, czy on ma plusa. Ej, dawajcie, nie wygłupiajcie się. Zaproś. Kto ma i kto gra? O, ktoś nawet nagrywa. No proszę, ja też nagrywam. No będziemy teraz czekać. A może? Widzicie, i to jest ciekawe, no kurde, ja się spodziewałem, że kurde, ludzie będą trzęśli serwerami. Czekaj, zrobimy inaczej. Stwórz prywatne lobby, może spróbujemy zrobić. Tylko pytanie wtedy, czy my zajedziemy jakoś? Wybór trasy. Chyba coś nie bardzo. Przepraszam, odbija mi się. Szukaj gier. A właśnie, może od kogoś innego. Łe, no to co jest, ludzie? Czy to jest tylko na dany region? Nie, no to na cały świat powinno być. O! Potwierdzamy i czekamy. Jedziemy. W końcu ktoś. O, więcej osób. Ale to zaraz. Ktoś wziął Sonika? To nie jest na zasadzie takiej, że... jedna postać będzie wybrana przez kogoś... Nie rozumiem. To tak ma być? Aha. Dziwnie, nie? Ja myślałem, że jak będzie jedna postać wybrana, już to, że będzie zajęta, że już nikt inny nie będzie mógł jej mieć. Ale mnie oszukali, popatrzcie, no. Lost Palace, no to chyba będzie ten. I czym tu R2 się ten? R2, tak, Basiu. R2, zbieraj ringi, pierścienie. Czemu taki, kurde, opis do pierścieni daliście? Jakie ringi? Ja na dole? Nie, czy... A nie, dobra. Dobra, sorry. Jak to jest? Co? Ja nie ogarniam tego. Jak to jest? Przygotuj się.
Jedziemy. Zrąbałem. Gdzie mam jechać? Przed siebie, po prostu. Takie samo sterowanie masz jak w tym, w, no. Kurde. W Team Sonic, w Transformed. No powiem szczerze, że gra całkiem śmiga fajnie. Przynajmniej na razie. Słyszałem o spadkach animacji. Więc no coś tutaj może być na rzeczy, skoro będzie tyle osób, ale na razie jest fajnie, nie odczułem jakichś tam problemów z graniem. Aczkolwiek zdarzy się przycięcie, no widzę faktycznie. Ale gra się co najwyżej fajnie. Te przedmioty robią swoje. I ogólny taki feeling gry jest nawet spoko. Dobra. Oj, sorry. Wzorowa praca, wzorcowa, tak? O matko! Oj, spadłam. Spokojnie, Basiu, to jest tylko trening. No. Ale wygląda fajnie. A czy to nie jest ta trasa z tego? Z pierwszego racinga? No właśnie, tak mi się kojarzy się, tak. Przekazałem ci ten przedmiot. O kurde! O! Już pierwsze trofeum, także o to mi chodziło, żeby to przynajmniej zdobyć. Nawet nie wiadomo, którzy my jesteśmy. Nie patrzę na razie na to. A też na to nie patrzę. No, ale... Ja twierdzę. Nie no, mam wrażenie. Jedziesz! No, jedź do cholery. Nie denerwuj się. Ale nie, gra jest do pogrania, do sprawdzenia po prostu. O kurde, ale żem. Także no, jest. Jest moc. Ostatnie okrążenie chyba. Nie wiem, co on gada, ale spoko. Ale widzicie, nie ma takiego efektu wkurzenia, że jak gdzieś walniemy, to nagle nas nie wiadomo jak zwalnia. Tylko może odrobinę. Kolejne trofeum, nie wiem o co tu chodzi. Możesz cholera. Ale boost. O kurde, co ja żem zrobił? Dobra. O Boże, gdzie ja lecę? Spokojnie, Basiu. No, fajnie. Ej, co to jest? Chyba zrobiłaś te przyspieszenie takie. Ale to mnie... Ja nic nie widzę! No to mi przeszkadza! Nie wkurzaj się. Dasz radę, Basiu. Bo te napisy przeszkadzają, no wiesz? Właśnie. Mi się wydaje, że one... I mi zasłonił trasę! Na środku ty! Jeszcze zobaczymy, jak wypadniemy, bo ja byłem z przodu, wiesz? Ale ktoś oberwał. Gra wygląda bardzo fajnie, graficznie, no... Jak na tego typu grę jest bardzo kolorowo, dosyć dużo detali mamy przed sobą, także no jest fajnie. No spadki animacji są sporadyczne, widzę. Ale przynajmniej jest... Ha! Ktoś opuścił grę. Po prostu ktoś... Nie umie się bawić. Ale ten napis faktycznie przeszkadza. Mógłby być przynajmniej... gdzieś w rogu, na górze, po prawej stronie. Bo mi się to pojawiło centralnie na środku. A mi też to się centralnie pojawiło i... Zasłoniło mi trasę. Też mi się źle grało.
Też mi się źle grało, nie powiem. What the fuck, co on zrobił? Sonic. Ale to nie jest trasa z pierwszego Brumu, z pierwszego Racinga. No trochę inaczej wygląda Brum. Ona trochę inaczej wyglądała. No proszę. No i zobaczymy, czy dostaniemy ten. Ten brązik, bo to jest brązik. Na którym zależało mi dzisiaj zrobić chociażby. Ale jednak ludzie grają. No i co? Jest zero i co? I nic się nie dzieje. What the fuck? What's going on? No co jest? Szczerze mówiąc, te gry po premierze świeżo mają to do siebie, że mogą mieć jakieś dziwne bugi. Niespodziewane. Aczkolwiek łatka jest, 1 giga. No ale to nic nie daje. Co jest? Nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, to będzie na razie tyle z gameplayu pierwszego z Team Sonic Racing, także bardzo was pozdrawiam, dziękuję za uwagę, dajcie znać, co sądzicie o grze, mi ona bardzo fajnie akurat podpasiła, tylko jednak czasami mam wrażenie, że ta gra była robiona odrobinę na szybko, ale nie, naprawdę, te cutscenki powinny jednak być lepsze, serio, jednak. Jednak. Chociaż, wiecie, w poprzednich grach nie było w ogóle cutscenek. No ale jednak, wiecie, jak już ma być jakaś fabuła, no to chociaż niech pokażą to w dobrym stylu, nie? No nic. Dobra. Bardzo was pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę. No i do zobaczenia.